Witam wszystkich serdecznie. To sobie wcinam jabłka i mówię, nagram, coś pokażę. Słuchajcie, posprzątałem w głębnikach wczoraj, przedwczoraj. Cele lęgowe wszystko pozamykane już. Nie mają już nic absolutnie gdzie znosić jajek. Tam wypuściłem czaposze. No to ja dopiero goniłem leciutko, je trochę ruszam, a zaraz je też jeszcze ruszę, zobaczymy czy się podniosą. I ten pokażę wam zaraz. Są głodne, żerują, bo nie dały im jedzenia, są bardzo głodne, bo miały na rozwalane rano i nie dostały dzisiaj w obiad. A dopiero teraz szukam jednego murzynka. Słuchajcie, wyszedł mi nie ciemny, nie czarny murzynek, tylko taki kawowy. I on jest. Nie ten, co tu idzie, bo ten jest też taki, ale jeszcze inny był. O, tam jest przy tym. On tam jest. O, poleciał, dobra. Taki wyszedł kawowy, jakiś dziwny, nie wiem. Patrzę, że jest. I tam jeszcze młodziaki się tam, zaraz je. Tam tutaj koroniate, jakieś takie. Spokój, cisza. Tu jeszcze są mutki, ale to już są takie ostatnie. Młodziaki, nieboraki. To już wszystko. Tu, a tu gdzie nie po, to pootwierane co jest, to jeszcze są, jest kilka młodych, nie? Znaczy, tu jest otwarte, tu trzy i tam czwarte na dole siedzi jeszcze jeden młody. A tak wszystko już, jak widzicie, pozamykane są cele. Raz, dwa, trzy, no trzy i na dole czwarte, no. A tak to wszystko już pozamykane, tam u Budapesztu zaraz wam pokażę tak samo. Tu wysprzątane było, już trochę nabrudziły, ale to nic. Ale wysprzątane i cele lęgowe pozamykane. Te doły jeszcze pozamykam, ale na razie niech pierzeją, te pióra tam wlatują na dół. Później sobie wygarnę i zamknę, popierzeją jeszcze. Ale tutaj też będzie na dole zamknięte. Nie wpuszczę was, nie. Zaraz wam pokażę. U Budapesztu tak samo. A, miski powyciągane, zaraz będzie szorowanie misek, zobaczcie. Cała beczka misek prawie. No nie cała, ale tam jest jakieś 200 na pewno. Ale to jest połowa, bo ja... Nie połowa, jeszcze u czaposzy zostały miski do umycia. Tam są w dukach pozamykane. A tutaj, proszę bardzo. A, też, zobaczcie, poprzekręcałem, pozamykałem. Tu nie ma nic. Ostatni taki młodziak tam chodzi na ziemi. No i tam u góry taki jeszcze stoi. To są ostatnie młodziaki. A tak, proszę, wszystko pozamykane. Nie ma już nigdzie, absolutnie nie ma. A tu jest, otworzyło się. Bo się dobijają pewnie. Czekajcie, tylko przymknę. One się dobijają. Dobijają się, żeby sobie wejść jeszcze na jajka, bo ma być pogoda. A tu wszystko już jest pozamykane. Proszę bardzo. No, takie dwa ostatnie, zobaczcie, to są te młode dwa. Nawet nie mają gdzie się biedne schować, ale trudno. A, to ten tu był właśnie, to on chyba spadł już na dół. Muszę to zakręcić tak samo. Jak już zszedł na dół sobie, to już niech tutaj sobie siedzi. Tak to jest, mają wodę. Mają. Cela są pomyte, posprzątane tam w środku. Superowato i nie ma tam już nic. Też wysprzątałem tu ładnie wszystko miętalem, tylko też mi nabrudził już trochę, miętalem sobie ładnie posypałem, także tutaj też nie ma, sezon lęgowy koniec, one mają latać, przyganiam zresztą, tylko dzisiaj nie jest ich pora, dzisiaj ich nie wypuszczam, dzisiaj murzyny, a spróbujemy je jeszcze chwilę. To tu szparują, są dużo młodych jest, tu szparują, one ciężko te... No ale
ruszymy, coś zobaczymy. Pod wolierą są gołębie, to też źle. Ale po trochu. Przyganiałem dzisiaj ze 3 razy chyba, zrywały się. Ale niech sobie. Może taką małą szmatką, później reklamówki, jak pójdą w ruch, to na razie tak delikatnie. Dużo szparu tu jest, tu pod wolierą, młodziaki, te młode później chyba albo wezmę, wydam, albo wezmę je, nie, pewnie wydam, pozbieram, policzę ile ich tu jest i chyba je komuś wydam, bo one będą mi tutaj trochę knociły. O, pomidorki, patrzę, muszę zerwać sobie później. Znaczy te stare latają, te stare to mi chcą iść do góry, tylko nie chcę ich za bardzo prześciągać na dół, bo nie chcę, żeby one za wysoko jeszcze szły. Czekajcie, ściągnę je sobie na dół. Nie chcę, żeby mi jeszcze latały wysoko, bo za szybko się wzmocnią. Niech ściągają, schodzą, no to schodzą, dobra. Jeszcze nie ma wysokiego latania, jeszcze nie. Jeszcze pierzenie troszkę i jeszcze troszkę. Tam widziałem na innych filmach, już ganiacie i to mocno, kurde, już chodzą gołębie, wam ja dziękuję. No ale widzicie, dopiero cele pozamykałem. Także tak dobre 2 tygodnie, 3. Ale zobaczycie, z każdym tygodniem będzie to lepiej chodziło. Budki zamknę i rura. Poprzymykam tym do kozy, zamknę, żeby nie. Niech tam siedzą sobie, później komuś oddam, a i zaraz będą latały. Kurde, miałem tego sprzątania, bo to dokładnie wszystko posprzątałem, to w tym głębniku w Budapesztu w 4 godziny prawie sprzątałem. Spokojnie, powolutku. No ale musiałem tam od razu zamknięcia porobić, także dlatego zeszło trochę. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Wysprzątane, gotowy do treningów. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.